5 lat niedaleko Świebodzina działa 18-dołkowe pole golfowe. Kalinowe pola to również kompleks nowoczesnych budynków, które powstały z wysokiej jakości materiałów, w tym z bloczków silka. W budynkach zespołu apartamentu wykorzystany bloczek silikatowy grubości 18 cm, z tego względu, że i spełnia warunki wytrzymałościowe, jak i akustyczne, na których też zależy inwestorowi. W budynkach hotelowych również zwracano na to uwagę. Ściana dzieląca dwa osobne pokoje musiała być szczególnie wygłuszona, bo jest możliwość wynajęcia domku, jak i w całości, tak i w podziale. Jeżeli chodzi znowu o budynek magazynowy, na co była zwrócona uwaga, na wytrzymałość, na niewielkie uderzenia, a materiał silikatowy, jak wiemy, jest materiałem twardym, wytrzymałym. Budynek, przy którym stoimy, roboty były rozpoczęte w zeszłym roku, w listopadzie. Budynek został wybudowany w technologii tradycyjnej, murowanej. Zostały wykorzystane bloczki silikatowe grubości 18 cm i docieplenie styropian 15 cm. Jesteśmy na etapie w tej chwili robót wewnętrznych typu instalacje podtynkowe, wodno-kanalizacyjne, elektryczne. Ścianki działowe są wykonane z bloczków z betonu komórkowego grubości 8 cm. Bloczki silikatowe wykorzystujemy na dzień dzisiejszy najczęściej z tego względu, że mają bardzo dobrą wytrzymałość, jeżeli chodzi o przenoszenie obciążeń. Budynki budujemy wysokie. I jeżeli chodzi również o akustykę, to też jest bardzo dobre rozwiązanie. Klienci są zadowoleni. Szybkość, łatwość wykonywania, stawiania ścian, też nie możemy narzekać. Odporność na uderzenia. Bloczki silka to naturalny i zdrowy materiał budowlany. O jego wykorzystaniu na budowie nowoczesnych obiektów decydują takie cechy jak wytrzymałość, odporność mechaniczna, chemiczna i biologiczna, całkowita niepalność oraz świetne parametry akustyczne.